Amen. Dzisiaj jest wtorek trzeciego tygodnia Adwentu. W modlitwie Kościoła, w tej kolekcie, przypominamy sobie: Już w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem, ale ciągle odczuwamy skutki grzechów. Dlatego dzisiaj wołamy o miłosierdzie, wołamy o wolność. Dzisiejsza Ewangelia to. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 21, wersety 28-32. To przypowiedź o dwóch synach. To ciąg dalszy wczorajszej rozmowy z faryzeuszami. Dalej Jezus próbuje oświecić serce arcykapłanów i starszych ludu. Zadajemy dwa pytania. Co myślicie? Który z tych dwóch synów spełnił wolę Ojca? Te dwa pytania mają angażować do słuchania. Mają zmuszać do zrozumienia tego, co naucza Jezus, do dania odpowiedzi nie tyle rozumnej, racjonalnej, co odpowiedzi sercem. Dwaj synowie są wezwani do pracy w winnicy Ojca. Pierwszy mówi idę, ale nie poszedł. Drugi odpowiedział Ojcu nie chcę, ale opamiętał się i poszedł. Jako chrześcijanie. Skutek naszych grzechów, grzechów innych ludzi, grzechów społecznych, strukturalnych, często deklarujemy jedno, a robimy co innego. Jak święty Paweł chcemy czynić dobro, a czynimy tak często zło. Jak się opamiętać, jak ten drugi syn z przypowieści. A więc wołamy ze świętym Pawłem, znowu ten cytat z listu do Rzymian, siódmego rozdziału, werset 24. Nieszczęsny jak człowiek, któż mnie wyzwolić z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Któż mnie wyzwoli? Dlatego wołamy dzisiaj o miłosierdzie, o wolność, o łaskę, abyśmy poszli do winnicy i pracowali dla Królestwa Bożego. Amen.